Premier w specjalnym wystąpieniu wziął w obronę ustawę o IPN. Nigdy nie będziemy ograniczać wolności debaty o Holokauście, zapewnił Mateusz Morawiecki. Tłumaczył, że wprowadzając nowe przepisy, Polska chce walczyć o prawdę na temat Holokaustu. Kłamstwo oświęcimskie to nie tylko negowanie niemieckich zbrodni, ale również inne sposoby fałszowania historii. Chcemy walczyć z tym kłamstwem w każdej jego postaci. Właśnie dlatego nowelizujemy ustawę o IPN, mówił Morawiecki. Ustawa zakłada kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców. Nie będzie wizyty szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Izraelu, przynajmniej na razie o jej przełożenie poprosiła strona izraelska. To rezultat sporu dotyczącego nowelizacji ustawy o IPN. Wcześniej izraelskie MSZ potępiło przyjęcie ustawy. Krytykę podtrzymał amerykański resort dyplomacji. Rzeczniczka Departamentu Stanu wyraziła nadzieję, że polskie władze dokonają ponownej analizy nowelizacji. Zasugerowała też, że jeśli tak się nie stanie, to ucierpią stosunki Polski z USA. Będzie kolejne spotkanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z rezydentami. Po wieczornych negocjacjach szef resortu zdrowia powiedział, że są rozbieżności, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Zdaniem rezydentów rozmowy były konstruktywne. Minister powiedział, że poruszano kwestie nakładów na służbę zdrowia, warunków pracy i płacy lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalistów. Omówione zostały też zachęty dla lekarzy do pozostawania w Polsce, a także kwestie odbiurokratyzowania systemu, skrócenia kolejek oraz cyfryzacji służby zdrowia. Dyrektor CIA Mike Pompeo broni spotkań z szefami tajnych służb Rosji. Wyżsi funkcjonariusze wywiadu USA spotkali się w zeszłym tygodniu z szefem rosyjskiego wywiadu. Siergiej Naryszkin jest jedną z osób, na które Stany Zjednoczone nałożyły sankcje z powodu zaanektowania przez Rosję ukraińskiego Krymu. Należy do najbliższych współpracowników Władimira Putina. Co jakiś czas spotykamy się z naszymi partnerami wywiadowczymi z tego samego powodu, z jakiego czynili to nasi poprzednicy, by zapewnić bezpieczeństwo Amerykanom, napisał szef CIA. Dodał, że nie ma nic niestosownego w takich spotkaniach.